Cześć, witam na kolejnych ćwiczeniach zdalnych. Zanim jednak do nich przystąpisz, pamiętaj o zabezpieczeniu miejsca, gdzie będziesz je wykonywać. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zanim przystąpisz do tabaty, wykonaj jedną z rozgrzewek, którą opublikowałem na strumieniu, a po ćwiczeniach jedno z rozciągań lub rozluźnień. Za chwilkę pokażę Ci cztery ćwiczenia, które wykonasz w znanym nam już systemie. Pierwsze ćwiczenie. Padnij, powstań, czyli w dowolny sposób dotykam klatką piersiową do podłoża, a następnie pod skokiem o 180 stopni zmieniam stronę. Czyli to wygląda więcej w taki sposób. Skok. Podskok. Skok. Drugie ćwiczenie wykonuję w podporze leżąc tyłem, mianowicie tak. A następnie na zmianę dotykam lewą ręką prawej nogi i odwrotnie. Czyli hop. Jeżeli to ćwiczenie nie sprawia Ci problemów, spróbuj zrobić to samo z wyprostowaną nogą w kolanie. Trzecie ćwiczenie. Są to przeskoki w przysiadzie. Wykonujemy je dwa, za trzecim razem wykonujemy pełen przysiad. Czyli i czwarte ćwiczenie będzie to uproszczone burpees, czyli wykonujemy przysiad podparty, następnie obunóż robię wypad do tyłu, później prawą ręką dotykam lewej stopy i odwrotnie, wracam do przysiadu i wykonuję delikatny podskok do góry. Czyli staraj się to ćwiczenie wykonywać w miarę dynamicznie. Hop. Hop. I hop. Powodzenia.